Wieluniu, tu gdzie mamy materiał robić, przejechaliśmy krawszym wszędzie koleją. Epo 07 312 nas ciągła. Dobra, Epo 07 312. Nie wiesz, nie, czy ten wyprosto? To będzie chyba dobrze. No będę myślał, no. Aha, dobra, dzięki. To na razie. Super odstawia. No to ja musiałem pokazać, bo nie wiem gdzie. Nie wiem, że chyba tutaj, ale no zobaczymy. Dobra, na razie koncentracji, jedziemy dalej. Tu chyba będzie kolejny, ale musimy popatrzeć. A bo dobra, chodźcie ze mną. Je. Tu jest chyba tak. Przepraszam, na centrum miasta, na rynek. Tędy można iść normalnie? Dobra, dziękuję. Dobra, jesteśmy w Wieluniu. Cóż zrobić, cóż ująć. Może gdzieś tam sobie to zrobimy, to co mieliśmy zrobić. Zobaczymy. Dobra, na razie koniec z tej partii. Chciałbym, żeby tego odcinka, no nie no, przejdziemy sobie tam, ale przyjrzeć dzisiaj pewnie zaś nic nie nagramy. Dobra, tam jest jakiś kościół. Miało być ruiny. Jakieś miłosny aspekt też. Dobra, no to co, jedziemy dalej, zawsze wszędzie koleją, tak. Jesteśmy w stronecznym miejscu, no to co, jedziemy dalej. Tak lepiej, o, albo tak, albo jak. No tu jesteśmy. Lucio ma to przygodowe. Jesteśmy, jedziemy dalej. Zawsze wszędzie koleją. Tanio, wybitnie bezpiecznie. No jo, włączyłem już kamerę. Ale normalnie nie mogliby to prościej zrobić. Ale jazda. Taki zygzak nam zrobili. Nie, jakby się nie dało prosto tutaj. Nie? Masakra. Dobra, jesteśmy w Wieluniu. Zobaczymy to, co zobaczymy. Zobaczcie, no chociażby tutaj jedno zejście, tam drugie. Kurde, no takie, nie wiem. No dobra, dla zdrowia. Przynajmniej słudne mam. Taki bandziol trochę. Dobra. 14.46 tutaj, stąd odjeżdża. I jedziemy. Dobra. Sorry, jak będzie czepać, ale normalnie ja już jestem. O 4 nad ranem byłem na nogach. Praktycznie północki, tak dziobognięte, no i no szok. Dobra, jedziemy dalej. Przecież zawsze tak jest, że ja idę bez nawigacji. Kaufland, tam jest nożec. No i to tak, no nie wiem czy wszystko widzimy, no bo tam też nie chce się krzątać. A trochę do omówienia ma, trochę materiału jest. No, idziemy dalej. Kaufland. Jeszcze będzie szemping jest. Patrz, dan, pepko. Cała ta, cała składanka. Zielony dach. Dobrze. Też tak. Empik jest, o je, nie no, zajdziemy teraz. Dobra, koniec dla. Jeszcze nie ma.
Nie słyszę, a jestem w ruchu. Jestem w Empiku, tu w tym. W Wieluniu już. Patrzę, czy jest jakiś ten kolejowy, ale chyba nie ma. Dobra, no, na razie. Czekaj. No a co ci mam kupić? Nie ma nic. Nie ma nic akurat. Dobra, na razie końc relacji. Lucy, amator przygodowy z kanału Zawsze i Wszędzie Kolejem. Jestem w Empiku w Wieluniu. No idziemy dalej. Yeah. Taka sieć. Yeah. Taki budyneczek. Yeah, Zawsze i Wszędzie Kolejem. No i tutaj mamy taki rozkład, czyli mam nadzieję, że dobrze idziemy. Chyba dobrze. Dobra, no to teraz, na razie, koniec relacji. Jesteśmy w Wieluniu, ładny mur, zamko, na razie koniec relacji. No coś wspaniałego. O, dzięki, dzięki. Tu mam historię. Baszta męczarnia, zwana również katownią. Największa z wielońskich basz, zbudowana w XV wieku. Przyjmuje się, że nazwa baszty związana jest z miejscem kaźni, bowiem w przyszłości miało być w niej więzienie. A kat wykorzystywał je do przechowywania narzędzi związanych ze swoją profesją. W roku 1517 roku miasto otrzymało przywilej sądzenia spraw kryminalnych. No nieźle. Dobra, idziemy dalej. Yeah! Fajne rynki. Chodźmy tu. Tam tłumaczyć trochę inaczej, ale... Dobra. Nie wiem, gdzie dokładnie. Żebym mniej więcej wiedział, gdzie koło tego. Dobra. Brama Krakowska i Latusz. Jedna zachowana brama miejska zbudowana w XIV wieku u wylotu traktów w kierunku pomorskiej wsi Ruda. Dalej Krakowa. W drugiej połowie XV wieku lub XVI bramę nadbudowano o jedną kondygnację. W roku 1842 do bramy dobudowano klasycystyczny ratusz, do dzisiaj budujący funkcję się we władzy lub. No i tutaj to ładnie wygląda. Pchać. Nie wiem, jak to wygląda. Ładnie wygląda. Dobra, nie będziemy chyba. Przechodzimy w miejsce dla wielu bardzo ważnego. To jest, jak to się mówi, oaza miłości. Zobaczymy sobie ją z bliska. Ładnie.
wieczna miłość. Rzeźba jest zgodą artysty dla Wielunia oraz wykładem budowanie pokoju na świecie. No właśnie, w dobie czasu i jak najbardziej. Stanowi ona istotną część światowego pokoju projektu. Odsłonięta 31 sierpnia 2013. Nie będziemy raz to czytać, zobaczcie to sami przyjedźcie. No. Robi wrażenie. Zawsze i wszędzie kolejne. Tutaj mamy ruiny. O, dziękuję. No można to w sumie wejść. No, nie ma jakiegoś. Tutaj mamy ruiny. No to wchodzimy. Pięknie to wygląda. Nie wiem, czy to można wejść, ale chyba było otwarte, no to możemy chyba wejść. Ruiny tego zamku, co zawsze mówili, że zrobią coś z niego. Czy jeszcze jest jakiś taki fajny to wygląda, nie chcę robić przypału. Obejdziemy go sobie dopko. Nie wiem, czy to można wejść, albo nie można. Tak mi się wydaje, że nie można. No nie chcę robić przypału. Żeby to można było wejść. No to mamy te mury, za chwilę sobie tam podejdziemy. No mi się wydaje, że jest tutaj. To jest ratusz. No i do toalety sobie pójdzie. Dobra. Czekaj, nie wiem, czy to jest prywatna profesja. A to jest ładny też. Też taki. Nie wiem, czy to można wejść w ogóle. Co to jest za... Chyba nie. To jest... Jeszcze... Dobra. No. Dobra. Zwiedziliśmy, fajnie. Wszystko można było być w jednym miejscu. Także... Fajnie. Bardzo fajnie. Przepraszam, będzie czepoło, ale naprawdę chciałem no, zwiedzić jak najwięcej, a... Jeszcze nie wiem, czy to wszystko się nagra. Yeah. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40. Atakiem niemieckiego Luftwaffe na Wieluń rozpoczęła się II wojna światowa. Zrzucone bomby obróciły w gruzy miasto o 800-letniej historii. Pamięci blisko 1200 mieszkańców, którzy ponieśli śmierć pod gruzami zbombardowanych domów i szpitala. Radę Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa, Rada Powiatu Wieluńskiego, Rada Miejska Wieluń. Wieluń, 1 września 2014. I o to nam chodziło. Fakty czy mity? To wyszliśmy z tej pięknej oazy. Rynek. Dobre. Można zadać jedno pytanie? Można pana nagrać czy nie? Czy pan sobie nie życzy? Nie, raczej nie. Aha. Jak pan sądzi, dlaczego się zaczęła? Dlaczego, żeby złamać opór ludzi, czy po prostu ludzie się pomylili, że po prostu mieli zaatakować Częstochowę, a była zła pogoda? Nie orientuje się pan? To tak, blisko Wielunia, bo to w Praszce granica przechodziła, blisko Wielunia uważali, że w Wieluniu jest jakiś opór wojskowy, jakieś jednostki, coś takiego. No aha, a nie było, powodu, nie? A nic tu nie było takiego właśnie. No i z tego powodu właśnie no, mieli blisko granicy, uderzyli jeszcze przed wojną, można to powiedzieć. Przed wojną, no, tak. O 4:40 to jest taki... Właśnie dlatego też przyjechałem, żeby, po prostu, żeby to rozważyć fakty i mity, no bo w zasadzie no tu nic nie było. No nic nie było, no szpital jedynie, bo pierwszy szpital został zbombardowany właśnie, no
nic więcej, żadnych jednostek. A szpital, no to już jak wojna jest, no to się atakuje, jeżeli jest ktoś bezczelny, jak to się mówi. No to tak samo teraz widzimy Ukrainę, Charków, nie chociaż. No oczywiście. No, że także mi się wydaje, że trochę złamać opór ludności, ale no to jest też ale taka... Tutaj, ale jaki to opór ludności, jak to jeszcze wojna się nie rozpoczęła, oni już atakowali Bieluń w nocy, o 4 godzinie w nocy. Czyli tak, złamać tak, ludzi. Tak, no właśnie o to chodzi, żeby pokazać siłę, coś takiego. No bo tak bezsensowne, nie? Oczywiście. Bezsensowne. Dobra, dziękuję panu za poświęcony czas. Do widzenia. Yo, Lucy Amatal Przygodowy. Jesteśmy nadal w Wieluniu. No i co, fakty i mity? Jak sądzicie? Omyliło się coś? Co się zrobiło? Dlaczego Niemcy zaatakowali? Mam tutaj jednego człowieka, który przechodził akurat. Co o tym sądzi? Witam Ciebie najmocniej, witam. I co sądzisz? Dlaczego Niemcy zaatakowali? No przecież to nie miało żadnego sensu. Nie miało, no ale tak myślę, że bardziej zastraszenie ludzi. I że armia niemiecka była o wiele silniejsza od polskiej i mogli zastraszyć Polaków, żeby nie było aż takiej silnej armii jak Polska. Sam Hitler powiedział, że jakby dał nam im naszą ich broń, nam, to by przegrali całą wojnę. I to już od razu. Czyli nie mówisz, że to była pomyłka? Może być może zła pogoda, oni chcieli szybko odlecieć i lecieli na Częstochowę. Może tak było, a może nie. Nie wiadomo, co miał Hitler na myśli, ani nic. No. Ale raczej skłaniasz się do tego, że była to właśnie zastraszenie ludzi, tak? No tak bardziej, no. Czy tak samo dzisiaj w Arkowie. Bardzo Ci ślicznie dziękuję za rozmowę. To był człowiek z Wielunia, czyli ma wiedzę, ma puentę, ma filozofię. Także dziękuję mu ślicznie, no i zawsze i wszędzie koleją. Z Wielunia, Lucy, Amatal Przygodowy. Dobra, jesteśmy na rynku w Wieluniu. Tak, dzisiaj mamy wszystko zwiedzone. Fajnie, fajnie. Tutaj mamy... Co tam się działo? Idziemy tam po pierwsze przejść do toalety. No dobra. Na razie koncentracji. Jesteśmy na rynku. Spoko. Konzultacji na dzisiaj. Musimy się zabawić, Sylwia. Mamy o tyle tysiące. Ślicznie. Jedziemy dalej. Może jest płatna, to jest taka podziemna. Toalety damskie. No to dobra. Toaleta. Dajcie, no podziemy, dobra, może można nazywać, no to idziemy. Yeah. No, Lucja ma tę przygodowę z Wielunia. Zawsze i wszędzie koleją. Jedziemy dalej. Yeah. To już jesteśmy, tam jest no miejsce docelowe, co wychodzimy, no bo ja też mam ładne cele, to na razie go zle. Startujemy z powrotem, zawsze wszędzie koleją. Jedzie. Jedzie nam skład na Legio. Może N50. Tak, no N51. Na pewno. Kibelek. Nie widzę. Czy szkłowe? Tak.
klasyk. N57. Zobaczymy jaki numer. 812, no niski numer. Niski numer. Dobra, siadamy. Siadamy do kibelka z niskim numerem. No i jedziemy dalej. Kolejny trip, kolejny wyjazd. Taki spot, nie? Ma takie siedzenia jak w spocie. Dobra, jedziemy dalej. Yeah. Trzeba mi bilety znaleźć. Yeah. Tam tabliczkę znam nowo. R7812. Nie no, 40 lat ma ten skład na pewno. Wyremontowany mam. Jak w spocie. Zawsze i wszędzie koleją. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Yeah! Zawsze i wszędzie koleją. Tanio, wybitnie, bezpiecznie. Nie ma jak w spocie.